26 października odbyły się wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy nowego szefa związku, Zbigniewa Bońka, który jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Już zdążył Pan trochę odespać. Te nieprzespane noce, no zwłaszcza pewnie z piątku na sobotę było ciężko, jeszcze wcześniejsze też negocjacje. Jak to wygląda? Znaczy, generalnie ciężko było z innych powodów, natomiast nie chodzi o przespane noce, bo ciężko po takim, że po takiej adrenalinie gdzieś tam szybko zasnąć. Poza tym no, skończył się pewien etap, skończył się wyścig, ale właściwie zaczęła się praca, zaczęło się myślenie o przyszłości i na pewno kilka problemów tak na dzień dobry człowiek od razu wychwycił, musi zrobić. Rozmawiałem dzisiaj z niektórymi członkami zarządu, prawda, widzę, że kilka problemów drobnych jest. Za 15 dni, 16 gramy mecz z Urugwajem, widzę, że nie jest jeszcze podpisana umowa pomiędzy PZPN-em a właścicielem stadionu w Gdańsku. Na pewno... Dlaczego takiej umowy nie było? Ja nie wiem, no, ja w związku jestem od półtora dnia. Dlaczego jeszcze umowa nie została podpisana 15 dni przed tym? No to jest na pewno trochę nie najlepiej to świadczy o sposobie zarządzania. Prawdopodobnie powinno być miesiąc wcześniej. No, uważam, że polityka cenowa na ten mecz też nie jest najlepsza i chyba tutaj zrobimy pewne zmiany. No, jest tych rzeczy, dużo rzeczy takich jest drobnych do zrozumienia, które świadczą o tym, że można pracować lepiej. No, ale mówię, jakakolwiek dyskusja na ten temat to może spowodować, że zaraz ktoś zarzuci, że nowe władze zaczynają mówić o tym, co im zostawili w spadku poprzednicy. Natomiast staramy się to uniknąć. No, idziemy do przodu. Pomału. A polityka cenowa, co pan ma na myśli? Że no, jak to według będzie mnie, według mnie na ten mecz i rozmawiałem z członkami komisji do spraw nagłych, rozmawiałem z niektórymi członkami zarządu i wydaje mi się, że prawdopodobnie zredukujemy i zmienimy trochę ceny biletu, bo według mnie są za drogie na mecz reprezentacji polskiej, które powinno wszystkich cieszyć, bawić. Wydaje mi się, że akurat na mecz towarzyski ceny w tym okresie są troszeczkę za drogie. Wszyscy inni też się z tym zgadzają, także prawdopodobnie PZPN da jakiś komunikat i chcemy po prostu obniżyć tak, żeby każdy, kto lubi swoją reprezentację, mógł na ten mecz przyjść. Od początku mówił Pan o tym, że piłka, co jest logiczne, też jest przede wszystkim dla kibiców, to chyba też jest taki ruch w stronę kibiców. Ma Pan ogromne poparcie społeczne, co do tego nie mam wątpliwości. Ta, ale czuje Pan to? Nie, to znaczy czuję, że mnie lubię, że ludzie mają do mnie zaufanie, natomiast no, niech to już nie będzie tą kartą przetargową i jak mówię, już niektóre rzeczy zostawmy w spokoju. Chciałbym, żeby to samo poparcie społeczne było za 4 lata, ta taka sympatia ludzi szarych, normalnych, fajnych, których spotykam, nie wiem, na lotnisku, w samolocie, na ulicy, w sklepie, żeby była taka sama jak za 4 lata. No ale już mówię, to z pewnymi rzeczami trzeba dać sobie spokój. Jak Pan widzi swoje pierwsze tygodnie, miesiące? Będzie Pan kontrolował? Będzie chciał Pan mieć we wszystko wgląd, co do tej pory w związku było? No kilka takich spraw jest, jak na przykład zamknięcie budżetu i tak dalej. Idzie nowy rok. Jak Pan wyobraża sobie te pierwsze tygodnie? Nie ma żadnego problemu. Wydaje mi się, że na pewno powstanie nowa grupa ludzi. Kilku nowych grupy ludzi dojdzie do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy przygotowani. Wiemy, jak się firmami zarządza, bo wielu ma doświadczenie. Wiadomo, musimy zrobić jakiś audyt otwarcia, musimy wiedzieć, co mamy, czego możemy się spodziewać, co musimy zapłacić, z czego możemy wziąć pieniądze. Musimy zobaczyć, jaki jest stan w ogóle posiadania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak, żebyśmy, no jak to się w pewnym sensie mówili, żeby ta firma była bardziej przypominała taką korporację, która patrzy na każdy grosz, nim wyda, jest dobrze zarządzana. Dużo pieniędzy było chociażby wydanych na siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mówię o ziemi. Tutaj będziecie się jeszcze zastanawiali, czy iść w to w 100% i tą siedzibę budować, czy może, no nie wiem, pomysł siedziby na Stadionie Narodowym byłby jakimś dobrym rozwiązaniem. Na ten temat się wypowie zarząd, natomiast jestem troszeczkę tak zaskoczony, bo ja się pytałem kilku członków zarządu, gdzie jest siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej, to i nigdy nie widzieli, nie widzieli nawet terenu, prawda? Wilanów. A ten teren jest taki, że to wszystko jest taka plomba, prawda? Tam na przykład, jakby człowiek chciał dodatkowo zrobić jedno boisko, Polski Związek Piłki Nożnej, jedno boisko, bo tam mają być też hoteliki czy coś takiego, no to mogłoby być, prawda? Można było znaleźć jakiś taki teren. Natomiast no, jest to lokalizacja ciekawa, dobra, natomiast no, wydaje mi się, że normalne, że jakaś korporacja ma wydać tak wielkie pieniądze na to, tylko żeby mieć swój budynek, prawda? Poza tym pojawiły się troszkę takie informacje, nie wiem skąd się biorą, że Polski Związek Piłki Nożnej tak dużo płaci za wynajem obecnej siedziby, prawda? No to jest fakt, że płaci Polski Związek dużo, no ale jeszcze więcej będzie go kosztowało utrzymanie nowego
budynku, bo każdy, kto zna się na jakimś rachunku ekonomicznym, jeżeli zrobi sobie kilka przeliczeń, wyliczyć, być właścicielem budynku, gdzie trzeba mieć swoje grupy, które będą zabezpieczały budynek, wielu pracowników, administrację, prawda? Trzeba prowadzić różnego rodzaju podatki od gruntu i tak dalej, to się wszędzie bilansuje. Musimy zobaczyć. No nie jest to, nie jest, wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że nie jest to najlepszy moment, żeby programem numer jeden było to, żebyśmy byli właścicielami nowego, powstałego budynku, który będzie gdzieś tam trwało 2, 2,5, 3 lata. Oczywiście nie jestem absolutnie przeciwko, tylko musimy po prostu zbadać, czy to się po prostu polskie piłce kalkuluje, tak to nazwijmy. A siedziba na Stadionie Narodowym, myśli pan, że to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, nie mam na ten temat żadnej wiadomości, żadnej wiedzy. Wydaje mi się, następny tydzień będzie specyficzny, bo wiadomo, że są święta. Do wtorku, środy będziemy pracowali, potem będzie zarząd, nowy zarząd. Trochę będzie zrobionego nowego porządku i na pewno ludzie, którzy zaczną pracować i postaramy się wykonać takie zadania, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy PSPN ma swój budynek, który miał w ostatnich 3-4 latach, jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Jest pan zaskoczony, jak to się szybko wszystko potoczyło na tym walnym zgromadzeniu? To głosowanie, druga tura, od razu pan wygrywa, później też szybko, dosyć sprawnie wybieranie zarządu i też dużo nowych twarzy. Wydawało się, że jednak ten tak zwany beton, bo to jest jednak brzydka nazwa, będzie dążył do tego, żeby dużo tych swoich starych ludzi, starą gwardę do tego zarządu wcisnąć. Znaczy wiadomo, do zarządu, na wybory do zarządu są bardzo trudne, bo są kompleksowe, jest dużo ludzi, miejsc mało, ale zostali wybrani ci, na których liczyłem. Może były 2-3 niespodzianki, może są, jest 2-3 ludzi takich, którzy byli w totalnej opozycji, no ale myśmy do nich wyciągniemy do nich rękę, jeżeli będą chcieli pozytywnie myśleć inaczej, no to będą mieli z nami po drodze, jak nie, to będzie mieli mało opozycji, ale to nie będzie żaden problem. Poza tym, no my tak ciągle o tym betonie, no wiadomo, no, beton sam w sobie to nie jest zjawisko negatywne, prawda, bo beton to znaczy siła, budowa, pieniądze, prawda, trwałość i tak dalej, także bo to na tym zjeździe było widać, że jednak przemiany i przeobrażenia są, ludzie mają na to chęć, a wiadomo, jeżeli ktoś tam gdzieś z tyłu za węgła, jak to się mówi, przez ileś lat za sznurki pociągał, no to tej władzy nie chciał oddać, dlatego gdzieś tam w kuluarach mówiło się wiele o jakichś tam połączeniach, o jakichś koalicjach. Mi się śmiać chciało, bo w ostatnim tygodniu dużo pracowałem, czasami wieczorem lubiłem sobie poczytać książki Grishama czy kogoś innego, bo lubię sobie poczytać, a gdzieś czytałem i widziałem u was, że gdzieś tam podobno gdzieś po nocach z kimś się dogaduje, coś sobie, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Powiedzmy sobie szczerze, Polski Związek Piłki Nożnej jest związkiem sportowym, bardzo ważnym, ale tylko i wyłącznie związkiem sportowym. Musimy mieć troszeczkę dystansu. My też musimy wiedzieć, że Polski Związek Piłki Nożnej to nie jest Warszawa, 3 hotele, 4 dziennikarzy i że oni decydują i o koniunkturze, o wizerunku, o spostrzeganiu. Polska to jest duży kraj, 40 milionów ludzi, którzy mają inne też problemy. A propos zarządu, nie wiem, czy było to dla pana zaskoczenie, ale dla nas jednak tak, że potrafił się pan jednak dogadać z Romanem Koseckim. Tak jak pan mówi, do opozycji wyciągnął pan rękę. Jak pan to odbiera? Nie wiem, bo część mówi, to był taki pokaz pańskiej siły, może nawet takie wmieszanie w to wszystko pewnego rodzaju litości nad przegranym. No, absolutnie nie. Ja uważam, że Roman jest pozytywną jednostką, jest fajnym chłopakiem, inteligentnym, który ma chęć wiele zrobić dla polskiej piłki. Szczerze powiem, że pewnie Romkowi wmówiono, że może już być prezesem, a wydaje mi się, że Romek za 4 lata będzie sam dojdzie do wniosku, że za 4 lata ma dużo większą wiedzę, będzie wiedział lepiej, jak ta korporacja wygląda. Natomiast muszę powiedzieć, oczywiście, no trochę mnie tam gdzieś tam, można powiedzieć, pod wątrobą trochę bolało, że to nie Romek, ale ktoś tam z jego sztabu kierował jakimiś takimi szpilkami. No szpilki, powiedzmy igły i gwoździe. Powiedzmy, że to były igły i gwoździe. Starali się tam gdzieś, wie pan, i się doczepiać, gdzie Boniek mieszka, co Boniek robi i tak dalej. To było absolutnie niepotrzebne, bo ja mówię, ja w Warszawie jestem w ostatnich 6 miesiącach zawsze, a muszę powiedzieć, nigdy tu Leckiewicza nie ma. Co do niego dzwonię, to ciągle gdzieś jest Michał, ciągle gdzieś jest. Do Tajlandii dzisiaj poleciał. Dzisiaj do Tajlandii. Ja pamiętam, jak był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to w pierwszym roku podobno 220 dni był poza
krajem, to ilość dni spędzonych w związku w ogóle nie jest wprost proporcjonalnych do tego, jak ten związek powinien wyglądać. To nie prezes, jak tylko będzie świadczył sile związku, to jest administracja, departamenty, ludzie, odpowiedzialność pionowa, każdy wie, co robi, jak robi, każdy musi od ciebie wymagać, musi być jakaś jakość pracy. To są zupełnie inne terminy, ale my tam uciekamy do jakichś takich, wie pan, zdań, czasami chcemy ludzi uzależniać. No. Ja mówię tak, Boniek, jak dzisiaj jest niedziela, bo rozmawiamy w niedzielę, dzisiaj już rano żyłem Polskim Związkiem Piłki Nożnej, rozmawiałem z sekretarzem generalnym, żeśmy uzgadniali pewne stanowiska, musimy wiele rzeczy zdecydować, ale bym chciał sobie pojechać w golfa, gdzieś pograć, to biorę... Dzisiaj to słabo chyba. Ale biorę worek i jadę sobie grać pograć w golfa. No, trzeba po prostu umieć się zorganizować i czas trzeba umieć wykorzystać mądrze. Ja wydaje mi się, że ja umiem czasem zarządzać i tak, czyli my tam gdzieś w tej całej kampanii żeśmy się doczepiali do takich rzeczy, które absolutnie były banalne i niektórzy to nawet kupowali, niektórzy się pod tym podpisywali, niektórzy starali się to kultywować, to było trochę śmieszne. Zastanawiam się, czy taka drużyna, jaką teraz pan ma, taki zespół, taki zarząd z panem na czele, czy tutaj będzie duża szansa, żeby sprowadzić jakieś fajne, ciekawe imprezy do Polski? Nie wiem, chociażby finał Ligi Europy, Mistrzostwa Świata Kobiet, Młodzieży. Powiedzmy inaczej, na pewno jest to bardzo ważny argument, natomiast my musimy zrobić co innego. My nie musimy, że tak powiem, myśleć o wielkim evencie, o koncercie Madonny, prawda? Tylko musimy zacząć normalnie robić polską rzeczywistość, prawda? Musimy zrobić to nasze disco polo, prawda? Które musi funkcjonować, czyli piłka, młodzież, szkolenie, rozgrywki, nazewnictwo i normalne rzeczy. Oczywiście, no, my na dzień dzisiejszy mamy dobrą sytuację, bo mówię, no, jest mało ludzi w Polsce, na świecie, którzy może wziąć telefon, zadzwonić do prezesa Europejskiej Federacji i sobie z nim porozmawiać jak przyjaciel. Z przyjacielem. Natomiast my nie powinniśmy przede wszystkim o tym myśleć, tylko myśleć o tym, co zrobić, żeby nasza piłka była lepsza, popularniejsza. Poza tym jest druga sprawa. Jeżeli my chcemy mieć jakiekolwiek europejskie rozgrywki, czy jakiś finał, czy jakiś turniej, to musimy też tej UEFA pokazać, że my jesteśmy krajem, w którym jakieś tam rzeczy funkcjonują, że nie mamy bandytyzmu, że potrafimy kibicować. Że to nie jest dziki kraj. Że to po prostu nie jest dziki kraj. Musimy wrócić do normalności. Bo też chcemy patrzeć, jak tych naszych kibiców, takich młodych chłopaków, gdzie czasami można ich spotkać gdzieś na ulicy, prawda, czy po meczu, czy potem już jak nie są w grupie, bo wiadomo, grupa to jest taka czasami przesadzenie pewnych, jak są sami, to ja zawsze mówię, no, czy dobrze wyglądasz, jesteś silny, zdrowy, jakbyś nałożył rękawice i byś poszedł trenować, to jeszcze by ci zapłacili duże pieniądze za to, że się bijesz, a tak ryzykujesz, pójść do więzienia, ryzykujesz sankcje, ryzykujesz wszystko, robisz złą robotę dla swojego miasta, dla swojej drużyny, dla swojego kraju, ale przyjdzie taki czas, że oni to zrozumieją. A kto nie zrozumie tego i przeszkadza, no to w tym kraju powinno być, jest policja, jest państwo i to państwo powinno eliminować ludzi, którzy, że tak powiem, w naszym środowisku nie potrafią żyć. Oczywiście stadion to nie kościół. Na stadionie można zaśpiewać kilka ładnych piosenek. Jedną znamy wszyscy, prawda, taka nasza standardowa PZPN-owska piosenka, tylko to też, no, mi się czasami chce śmiać, że sędzia popełni jakiś błąd i wszyscy śpiewają tą piosenkę. Ja też wtedy będę śpiewał, bo to akurat zależność że sędzia pomylił się, czy sędzia zrobił coś niedobrego z tym, jak trzeba traktować PZPN, to jest po prostu, to jest to samo jakby, no nie wiem, ministra zdrowia oskarżyć, bo gdzieś tam lekarz, bo pielęgniarka źle zastrzyk zrobiła, dobrze pan powiedział. Wracając właśnie na nasze podwórko, jak w ogóle wygląda pana plan, bo słusznie zresztą pan zauważał, że tutaj trzeba przekonywać delegatów podczas tej kampanii przed wyborami, a nie nas, nie opinię publiczną, że na to przyjdzie oczywiście czas, żeby pokazać swoje zamiary, swoje plany. Cieszę się, że się to skończyło, bo naprawdę muszę panu powiedzieć, nie jest łatwo agitować ludzi. Nie jest łatwo agitować ludzi, przekonywać i ja zdawałem sobie sprawę, chyba nie znajdzie pan jednego z tych 118, którzy byli na sali, któremu coś bym obiecał, a teraz nie mogę spełnić obietnicy. Ja muszę powiedzieć, że to nie tak do końca z wszystkimi wyglądało. Także poza tym ja na starcie już byłem przegrany, bo ja byłem jedyny, który nie miał, ani nie był delegatem z tych, ja chyba i dzisiaj tylko kręcina. Albo wóz, albo przewóz. Nie byłem delegatem, nie chciałem być żadnym członkiem zarządu, jakbym przegrał, to bym przegrał. Poza tym nie miałem nawet głosu, czyli nawet nie mogłem wystartować od 1-0 dla mnie, prawda? Tylko wystartowałem 0-1 dla innych, bo oni mieli głos. Natomiast przyjąłem sobie taką zasadę i taką taktykę, że chcę być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, chcę ludzi przekonać, ale nie za wszelką cenę. To nie może być tak, że podpisuję pakt z diabłem, żeby być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nie, mam doświadczenie, mam czas, kocham piłkę, lubię piłkę. Piłka była moją zawsze
że tak powiem, motorem napędowym całego mojego życia, to co w życiu osiągnąłem, biznesy, które zrobiłem, to na pewno, tak jak pan wcześniej powiedział, zaczęło się wszystko od piłki. Piłka mi pozwala otwierać drzwi, tylko wie pan, z tymi drzwiami jest. Z tymi drzwiami to jest tak, jak jest pan znany, jak pana lubią, ma pan nazwisko, to może pan do każdych drzwi zapukać i panu otworzą, ale tylko raz. Tylko raz, jeżeli pan ma nazwisko. Drugi raz pan otworzy, jeżeli ma pan argumenty, jeżeli wie pan, co pan chce, jeżeli jest pan partnerem. Bo drugi raz na nazwisko nikt nikomu już drzwi nie otwiera. Czyli konkrety. Statut, mówił pan o tym kilka razy. No statut to wiadomo, że to jest do zmiany na pewno, no bo nie, no to jest trudno zrozumieć, jak prawnicy mogą zrobić coś, co nie jest do końca zrozumiałe. Zdanie po zdaniu, tam czasami nie trzyma się kupy. Ale to ja panu powiem, no ja nie jestem prawnikiem. Ja czasami, jak nie wiem, w swoich interesach, w swoich biznesach, z kim się na coś dogaduję, to w pewnym momencie, jak podamy sobie rękę, to ja wychodzę i idę sobie, jak ktoś mówi, pobiegać, pograć w golfa czy pograć w piłkę, a wchodzą prawnicy i ustalają konkrety, prawda, jeżeli są jakieś zewnętrzne. Ja też przeszedłem na ten zjazd jako jeden z pięciu, który jest zainteresowany. Ja nie wiedziałem, jak zostanę wybrany prezesem. Czy to będzie jedno głosowanie, czy to dwie tury, czy to trzy tury, czy trzeba mieć 50 plus 1%, czy można wygrać zwykłą większością głosu. No to jest sytuacja kuriozalna, która kompromituje cały ten system. No całe szczęście, że delegaci, i to jest taki przyjemny akcent, że delegaci zdecydowali się na to i przegłosowali fakt, że głosujemy poprzez tak zwane maszynki te elektroniczne. Tak, dzisiaj byśmy tu chyba liczyli jeszcze. Nie, by była w ogóle afera niesamowita. Byśmy chyba pewnie do dzisiaj jeszcze tutaj byli, byłyby problemy. Poza tym po każdym głosowaniu byłyby te kuluary, dogadywanie się, kuglowanie, prawda, mówienie, by były jakieś prognozy, typy, to by było, to rzeczywiście byłby stres niesamowity. I to trzeba zmienić, W życiu mówię, mężczyzna, my musimy nauczyć się między sobą mówić w sposób wyraźny, jasny. Pan może myśleć inaczej, ja panu powiem. No, Marek Koźmiński, którego ja zrobiłem wiceprezesem do spraw zagranicznych, dla mnie nie jest wiceprezesem do spraw zagranicznych. Marek jest za mądry, żeby się tylko zajmował zagranicą, bo tak mówię, wiceprezes spraw zagranicznych to jest tak trochę pic na wodę. Co to znaczy zagraniczny? Ale jest wiceprezesem spraw zagranicznych, bo ktoś w statucie napisał, że jest trzech wiceprezesów i od razu ustalił w jakiej... Tak, w jakim departamencie. W jakim departamencie. Ja mówię, no nie ma wiceprezesa spraw marketingu. Wiadomo, marketing jest dużo ważniejszy niż zagranica, bo politykę zagraniczną ustala prezes z zarządem, prawda? Czyli ja chcę marka wykorzystać. I trzeba zmienić w statucie, że prezes może sobie wybrać trzech wiceprezesów i daje im i określa im zadania. I wtedy dopiero walnę ich głosuje i daje im 50 plus 1% poparcia. To jest wszystko robione po to, żeby ktoś kiedyś miał nad kimś przewagę, żeby komuś pomóc, żeby komuś, że tak powiem, zapewnić dobry byt. Nawet ten taki sam wybór, że wybieramy w pierwszej rundzie, a w drugiej rundzie wygrywa się zwykłą większością głosów. Czyli ktoś, jakby miał żelazny elektorat ze 35, 40 i by nie było Bońka, który zerwał się z łańcucha, no to można by było z 60, z 45, z 30 wyjść i być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mówię, musimy z tym przestać. No, musimy dać sobie z tym po prostu spokój. Czyli co? Spokój. Transparentność, jeśli chodzi o statut. Czyli statut jest Biblią. Statut jest Biblią. Ta Biblia musi być prosta, jasna, przejrzysta. To nie może być tak, że... To ja mogę wam to zagwarantować, że za 4 lata w tym statucie nie będzie takich zmian, które ktokolwiek mógłby pomyśleć, że tam jest coś zrobione, żeby Bońkowi pomóc w reelekcji, prawda? No, takich rzeczy nie będzie, no, bo to jest absolutnie niepotrzebne nikomu. Ta rzecz, myślę, że jest w miarę prosta do zrobienia, bo tutaj mogą się tym zająć prawnicy, a już rzeczy dużo cięższe, potrzebujące mnóstwo czasu, jak chociażby szkolenie młodzieży. Praktycznie każdy z kandydatów o tym mówił, to się fajnie na pewno słucha, ale no jak to zrobić? To nie jest takie trudne. Po prostu ja się pytam tak, jaka była polska metoda szkolenia młodzieży 30-40 lat temu, kiedy nie było tak, orlików, sztucznych boisk. Z podwórka się brało do klubu. Brało się z podwórka i z podwórka byli ludzie, wszyscy z podwórka przychodzili. Po 8 godzinach gry na podwórku, później się szło do klubu na godzinny trening. Problem jest dzisiaj inny, że my nie mamy 8 godzin podwórka, tylko mamy 8 godzin komputera i FIFA World 2012. Facebooka, Twittera i ludzie to robią. Muszę się zastanowić, że to jest najgorsze, co może być, no bo trzeba umieć żyć na świeżym powietrzu, trzeba się zmęczyć, trzeba kochać zmęczenie, spocić się, trzeba o siebie dbać. I to jest wprowadzenie kultury fizycznej. Jeżeli ta kultura fizyczna będzie, no to będziemy mieli lepsze efekty. Poza tym druga sprawa. Kiedyś nie trzeba było młodzieży szkolić, bo młodzież się szkoliła na podwórku. Dzisiaj widząc, że te proporcje się zmieniły i mama dowozi
syna, często Mercedesem, prawda? Piękne buciki muszą być. Muszą być jeszcze piłki. Nie pamiętam, jak miałem 13 lat, pierwszy raz w życiu w klubie w Zawiszy mi dali kolarki. Kolarki, buty kolarskie, do tego się dobijało korki. To ja pamiętam, tam to czerwone to było czerwoną pastą, białe to było mlekiem smarowane. Dzisiaj jeszcze w piłkę nie umieją grać, już jest przepyt. Malutki Cristiano Ronaldo. Następna sprawa. Dzisiaj piłka zaczyna się robić sportem elitarnym. Bo dzisiaj jakakolwiek mama, jak chce zaprowadzić sobie młodego dzieciaka, żeby grał w piłkę nożną, to kosztuje. Jakakolwiek szkoła, akademia, nawet w klubach często szkolenie młodzieży kosztuje, to jest 100, 200, to są jakieś pieniądze na miesiąc. Nie zapomnijmy, że target ludzi, którzy przychodzą do piłki, najmłodszych, to często to jest target ludzi, którzy wywodzą się z biednych rodzin. Musimy zabezpieczyć tym najmłodszym, tym najlepszym, że mogą się szkolić za darmo. Trzeba znaleźć jakiś system. Na przykład każdego, nie wiem, miasta czy każdego wywusa muszą mieć dwie czy trzy takie szkoły, że rodzice nie muszą dla tych najlepszych płacić. Musimy zrobić centralną ligę juniorów, czy się komuś podoba, czy się nie podoba. I musimy to ułożyć. Natomiast jeżeli się okaże, że będziemy to robili, a reprezentacja i tak nie będzie wyglądała, no pewnie kibice będą mówili. Przyszli nowi, przyszedł Boniek, przyszedł Koźmiński, nic przyszedł Kosecki. I tak jest piach, i tak jest piach. Jak tak będą mówili, no to w pewnym sensie będą mieli rację, ale to będzie bardzo powierzchowne. Tak, tu akurat ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją. Wiadomo, 80% waszego wizerunku to zapewne wyniki reprezentacji, nieważne co byście robili, to nie ma do tego wątpliwości. Czy ten obszar kultury fizycznej, wprowadzenia tego bardziej do głów tych młodych chłopców, czy również młodych dziewczynek, to jest obszar dla współpracy z politykami również, bo wiadomo, wychowanie fizyczne to pewnie najpierw szkoła. Panie redaktorze, jak ja bym panu dał raport o stanie zdrowia naszej młodzieży, to my jesteśmy jednym z najbardziej schorowanych, mamy najbardziej schorowaną młodzież w Europie. Najbardziej schorowana młodzież w Europie to są największe wydatki na leki, na służbę zdrowia. To my chcemy być krajem europejskim. No w Europie żyje się w pewnych określonych konwencjach, w pewnych określony sposób, prawda? Dzisiaj akurat to troszkę śniegu spadło, jest fajne, piękne powietrze, jak się wyjdziesz, aż jak się przez nos człowiek oddechnie, to aż przyjemnie. To się wszyscy powinni sobie pójść trochę po parku, godzinę pobiegać, być na zewnątrz, prawda, bałwana polepić. No trzeba umieć z życia korzystać. Wiadomo, że jak my będziemy takim społeczeństwem, że zaczniemy myśleć o tym, że niekoniecznie trzeba leżeć od 5 do 8 na tapczanie, czekać na dziennik telewizyjny, tylko trochę tą młodzież do wszystkiego zagonić, pobawić, no to będzie dużo przyjemniej. To nic nie zmieni. No u nas, ja nie wiem, gdzieś słyszałem, że ostatnio jest jakiś taki przepis, że w ogóle WF podobno w szkołach przez pierwsze 3 lata to jest nieobowiązkowy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, no ale to też by świadczyło. Poza tym też często wina chyba rodziców. Bezmyślne wypisywanie zwolnień, gdzie dziecko po prostu nie chce się spocić, później siedzieć na lekcjach. Ja sobie daję taki przykład. Czasami widać na ulicy takich zaniedbanych, młodych, fajnych, sympatycznych dzieciaków, bo rodzice może ich troszeczkę zostawili samych sobie, prawda? Czasami nawet widać bez skarpety, goła noga, prawda? Ale ja takich nigdy nie widziałem, żeby tam mieli, nie wiem, katar, czy by na coś narzekali. Natomiast ci, którzy wychodzą w rękawiczkach, w czapkach, w szaliku, bo dzisiaj jest plus 4, że trzeba tam ich od dołu do góry cudzić, chudzić, to są ciągle chorzy. To jest ciągle no, zapalenie ucha, katar, nie wychodź z domu. No, w życiu trzeba mieć, ludziom trzeba stworzyć warunki do życia i czasami, żeby być zdrowym, to po prostu trzeba się zahartować. A sport, piłka nożna jest dla zdrowych i silnych. Bo w piłce nożnej nie wystarczy kopnąć dobrze piłkę, jeszcze trzeba mieć naprawdę takie chamskie zdrowie, żeby w tą piłkę grać dzisiaj. Kolejny wydaje się taki wyraźny problem, ustawa o imprezach masowych. Wrażenia, że tutaj piłka nożna szczególnie traktowana jest tak, jakbyśmy szli, nie wiem, na jakieś pojedynki gladiatorów, że trzeba jakichś specjalnych dokumentów, trzeba karty kibica, żeby wejść na Legię, to już się nie wejdzie na Polonię, na Widzew i tak dalej. Ja tego w ogóle nie rozumiem, bo to nie jest porażka polskiej piłki, to jest porażka polskiego państwa. Nie umieć zarządzać młodzieżą, tłumem, ludźmi, gdzie wiemy od początku, że 95 czy 97% to są wszyscy porządni ludzie, a 3% jest prawie do wyeliminowania i my to wszystko robimy, żeby dać, że tak powiem, jakiś argument tej takiej mniejszości, no to jest dla mnie absolutnie niemożliwe, bo ja już ewentualnie rozumiem. Dzisiaj jest taki monitoring, że na każdym stadionie można każdego wyciągnąć w 5 minut. Jak wchodzi na stadion, to już można go monitorować. Rozumiesz, że jak idę kupić bilet, to mogę zostawić jakąś fotokopię mojego dokumentu, prawda? Ale czasami jest tak, że no, idę na jeden mecz, no to oczywiście muszę na tym jednym meczu mieć
kartę kibica, żeby na ten stadion wszedł, ale już na drugim je nie wpuszczą. No to jest w ogóle, to są ciężkie sytuacje. Ciężkie sytuacje są do zrozumienia. Do zrozumienia jest ciężka sytuacja, że są zorganizowane grupy kibiców, którzy jeżdżą na mecze, prawda? I nagle się okazuje, że ile my musimy wydać pieniędzy w ogóle w Polsce, żeby tym zarządzać, tą zorganizowaną grupą kibica, prawda? To jest policja, to są no to 100 tysięcy. Musimy zacząć być... przez kraj jak konwój, co najmniej więźniów jakiś, prawda? No, musimy być normalni. Jeżeli my nie dojdziemy do wniosku, że normalność jest naszą największą siłą, no to po prostu po 4 latach przyjdą następni i zrobią następne deklaracje i tutaj musi nam państwo pomóc obowiązkowo. To jest obligacja naszego państwa. No właśnie, tu będzie można dobrze wykorzystać chociażby Romana Koseckiego, bo ten kontakt z politykami ma już zapewne bardzo, bardzo dobry, jest posłem już bodajże drugą kadencję. Tak, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć. Roman Kosecki jest w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo tak, bo jest fajny, bo umie pracować, według mnie, ma koncepcję, ma trochę doświadczenia w tej pracy. Jestem przekonany, że ma twarz, żeby ruszyć cały ten system. Bo na barkach Romka będzie wiele rzeczy. No powiedzmy tak sobie szczerze, no. Romek będzie odpowiedzialny za kadry, za reprezentacje narodowe, prawda? No bo to jest jednak wiceprezydent do spraw szkolenia, czyli nie wiem, jak zmieniali Smudę, to właściwie wszyscy chodzili do Piechniczka. Dzisiaj prawdopodobnie taki mandat, jak kiedyś przyjdzie taka pora, że trzeba będzie zmienić trenera, niekoniecznie Fornalika, ale trenera jakiejkolwiek niższej klasie, no to Roman powinien przedstawić. Czyli to Roman dlatego jest, bo jest dobry, bo jest ekspiłkarzem i ma według mnie pojęcie, chęć, głowę, inteligencję, żeby tym rządzić. Nie dlatego, że jest posłem, że jest politykiem, a to tylko może nam pomóc. A pan będzie się chciał spotkać z premierem, z ministrą z sportu, żeby również o tym problemie ustawy porozmawiać i oczywiście innych aspektach. No nie, a może rozmawiałem, prawda? A może, rozmawiał pan? A może rozmawiałem, może się spotkałem. Wie rozmawiał pan? Wie pan, są pewne elementy życia, o którym nigdy lepiej nie mówić, nie chwalić się, nie dyskutować. Nie wszystko można zawsze powiedzieć. Jak czasami mówimy o PZPN-ie, o transparentności, to mówię, oczywiście PZPN powinien być otwarty, transparentny, ale tylko w tych przestrzeniach, które interesują kibiców, bo to tak nie jest, że związek nie może mieć swoich tajemnic. Czasami są i tajemnice handlowe, tajemnice korporacyjne, które są rzeczą absolutnie normalną. Także o czym my możemy mówić, to możemy mówić. O czym nie możemy mówić, to mówić nie możemy. Jeszcze a propos spraw personalnych, które nie są do końca wyjaśnione, tak zbliżając się już do końca. Maciej Sawicki będzie sekretarzem związku? Proszę pana, wszystko w odpowiednim czasie. Na dzień dzisiejszy sekretarzem związku. Bo mówił pan, że z panem Baryło już rozmawiał dzisiaj. Na wszystkie tematy mamy określone, że tak powiem, wizję, wiemy, co chcemy zrobić, ale ludzi trzeba szanować, z ludźmi trzeba umieć współpracować. Ja przede wszystkim muszę umieć współpracować z zarządem, żeby nie było tak, że Boniek po telewizjach, już mieliśmy mojego kolegę Grzesia, który kiedyś zwolnił trenera pomiędzy jednym obiwanem, a drugim obiwanem w przerwie meczu, prawda? Ja tego błędu zrobić nie chcę. Mamy mecz z Urugwajem i na pewno chcemy wykorzystać doświadczenie, umiejętność obecnego sekretarza generalnego. A jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany, czy to było nazwisko, o którym mówił pan, czy to będzie kto inny, to zostaniecie powiadomieni. Zmiany na pewno w Polskim Związku Piłki Nożnej są, bo musimy zrobić taką korporację bardziej, że tak powiem, nie wiem, żeby się nie pomylić, żeby to ktoś tego nie wziął, ale mniej komunistyczną, a bardziej kapitalistyczną, prawda? Żeby tam każdy myślał, że to jest jego firma i musi o tą firmę dbać, a nie myślał, że to taka firma, że to nie moje i mogę z tego tylko brać. Natomiast zrobimy to ze spokojem, z równoważeniem, bez wielkiego pośpiechu, ale tak jak powiedziałem, żeśmy sobie dali 120-130 dni, żebyśmy mogli powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy idziemy w nową stronę. Czyli co, panie prezesie, za 130 dni możemy się spotkać? Mówi pan o tej ramie czasowej i z tych pierwszych takich obietnic powoli rozliczać? To znaczy rozliczać nie, no po prostu jak to się mówi. Tu nikogo nie będziemy rozliczali, bo do wszystkich mamy zaufanie. Natomiast jak to się mówi, no każdy swój dom urządza tak troszeczkę po swojemu, żeby w nim się dobrze czuł. No czasami jest mi przykro i niektórych może zabraknąć, ale to nie jest decyzja prezesa, tylko to jest decyzja ludzi, którzy w różnych departamentach będą pracowali, będą szefami departamentów i to oni będą decydowali. Oczywiście no, zamykamy się troszkę na prasę. Ja już też powiedziałem, że od poniedziałku to przez 10-15 dni to... Do widzenia. Nie, no do widzenia, bo to nie jest tak, że my mamy presję na szkło. No to absolutnie nie jest to taki problem, że jak mi zapalicie lampy, to ja się cieszę, że możemy zrobić wywiad. Zdaję sobie sprawę, że są pewne obligacje, że są pewne
wymogi. Wy jesteście tymi, którzy tworzą piłkę nożną wespół z Kanałem Plus, wespół z Polsatem, ale już od poniedziałku żadnych innych spotkań, bo po prostu, no, jak to się mówi, trzeba trochę spokoju i zacząć normalnie żyć, funkcjonować i konstruować. Dziękuję bardzo. Długo jeszcze można by było rozmawiać. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek był moim Państwa gościem.